Witam z tej strony Apol, witam was w pierwszym odcinku nowej serii, a jest to seria z Minecraft. Ta gra stała się mniej popularna i nagrywają ją głównie małe dzieci, więc to odpowiedni czas, żebym zaczął też to nagrywać. Ale co to będzie za seria? Seria będzie prosta. Będzie fabularno, poradnikowo, humorystyczna. Czyli czasem wbiję was w fotel, czasem czegoś nauczę, ale głównie będę bawił was dennym humorem. Minecraft! Od razu przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę. Czym będzie więcej łapek na rozpierdzielu tym serii, tym odcinki będą pojawiać się częściej, bo będę wiedział, że wam się to podoba. Minecraft! I od razu, jak będziemy grać? Będziemy grać na cheatach? Nie. Oczywiście będę grał tak, jakbym był Bearem Gryllsem. Jak tak się to mówi. Czyli, że krótkim słowem, w samych ciuchach, no praktycznie nago, bo tych ciuchów teoretycznie nie mamy. Minecraft! Mamy, ale tak jakbyśmy byli nadzy. Skaczemy z samolotu do wody, oczywiście bez żadnych itemów. Spadochronu też, bo tak to byśmy mieli na start jakieś itemy, nie? Czekaj, co się dzieje? Co? Halo? Halo, zamknęli mnie, halo. Chyba mam z kimś połączenie. A jak jestem jakimś sumieniem, instynktem, bądź mózgiem? Serialnie? Jestem tak głupi, że nie starczyło mi hajsu na ukreskowane? No, fajnie. Receptory podłączone. Connection to the world. Halo, chyba mam połączenie. Ej, ja tonę, halo, co by zrobił survivalowiec, w sumie nie wiem, to smutne, ej, halo, halo, pobudka, mam, a, dobra, halo, nie umiem pływać, o co chodzi, czekajcie, jak się gra w te Minecrafty, w ogóle magicznym sposobem wiem, ile mam powietrza w płucach, wszystko jest wyliczone, ja chcę ten blok, co to robi? Czekajcie, bo muszę podpłynąć. Piasek! O kurde! To teraz sobie mogę dom zbudować z tego, tak? Czy cement mogę zbudować? Jak się cement robi w tej grze komputerowej? W ogóle dziwnym trafem chyba jak spadaliśmy, ziomeczki. Bo ogólnie na początku powinienem szukać jakiegoś jedzenia, tak? Ale okazuje się, że jak spadałem te 300 tysięcy kilometrów z góry, to ciekawe czy koniec planety nie jest wtedy i z kosmosu nie latałem. O, magiczne latające przedmioty. O, magiczne jedzenie. Spadałem, to tak mi się długo spadało i nudziło, że wiecie co zrobiłem? Jadłem po drodze jedzenie, ale powiecie, jakie jedzenie? Jedzeniowe. Jestem najedzony, więc co pierwsze zrobić? Jako prawdziwy survivalowiec musimy przetrwać nadchodzącą pierwszą noc. To jest nasza pierwsza misja, więc co na początku robimy? JP, o kurwa. Więc co, nie zostaje nam nic innego? O, czekajcie, w ogóle tak się pojawia nasza postać, którą gracie. Mam dla was prezentację. Ja bym go nazwał Polski Janusz, ale chodzi bardziej o to, jak go nazwać? Piszcie w komentarzu i pomysł, który najbardziej mi się spodoba. Nazwiemy tak naszego ziomeczka. Nazwiemy tak właśnie naszego ziomeczka, więc piszcie, czy to ma być nietoperz Zdzisiu. Czyli kreatywność pokażcie, po prostu swoją pokażcie. I chujowy Tomek. I komentarz, który najbardziej mi się spodobał, tak od drugiego odcinka będzie nazywali naszego Janusza biznesu i zobaczymy, jakie przygody będzie miał. Ja pierdolę. Co to jest za istota? Halo? Istoto. Czemu nie płoniesz? Czemu chodzisz w dzień? Ała! Darmowa ziemia.
wiecie, trzeba zbierać ziemię, bo potem nam będzie potrzebne do walki z przeciwnikami, będziemy na mordę im rzucać tą ziemią z procy, ale powiecie, jak się ona mieści? Ano tak, że tutaj prawa fizyki nie działają. To jest prosty przykład. Abort. A, co się dzieje? A, error, fatal error. Ciężkie życie, halo! Halo! Co to za pradawne ruiny? Jak się to otwiera? Ło Jezus, znaleźliśmy pradawne ruiny. O co chodzi? Co to za mistyczne pomieszczenie? Abort. Ała. Ale jestem dobry w tą grę. Aaaa! Gwałco, mamo! Od razu z chwili okazji zareklamuję wam serwer. Serwer Minecrafta, oczywiście, to nie jest na tym, który będę odcinki, że tak wiem, że tak mówię, robił, ale to będzie serial, na którym ja i Ziomix możemy się pojawić. Oczywiście Ziomix tam nie będzie grał, dlatego że nie was nie lubi, tylko po prostu ma tam admina, nie może mieć normalne konto. Oczywiście adres serwera macie w opisie, jaki pewnie pojawia się wam gdzieś na ekranie, więc gorąco zapraszam. Stanisław Taboret. Dobra, po tej przygodzie musimy gdzieś się zaklimatyzować. Oczywiście zrobimy na takiej zasadzie, że najpierw trzeba podstawowy surowiec znaleźć, czyli drewno, które jest do wszystkiego potrzebne, bo bez tego nie uda nam się przeżyć. Oczywiście musimy rozwalić liście, żeby do tego pniaka się dokopać. Już jest z góry ścięte, ktoś chyba to ścinał, zanim liście z tego wyrosły. Nie ma tutaj w ogóle żadnego problemu. Ale jak je rozbijemy? Tak trochę smutno będziemy je rozbijać. To fajna ręka. Można to na przykład zębami, o. Może jak zębami będę ten ścinał drewno, to będzie szybciej. No niestety. Dobra, mamy kilka kawałków drewna, teraz musimy to jakoś skraftować chyba, nie? Więc co? Robimy deski, bo raczej ze zwykłego drewna nic nie zrobimy. Trzeba najpierw to obrobić, tutaj te nasze drogocenne jedzenie, itemy i tak dalej pochowamy do plecaka, żeby nam nie przeszkadzały. O kurwa, ale będę miał ogródek. I tak, i co my możemy z tego zrobić? Ja wiem, co możemy z tego zrobić. O, to możemy z tego zrobić, zarąbiście. Dobra, ale co jeszcze możemy z tego zrobić? Patyki możemy zrobić. I dobra, i teraz się pytam, potrzebne nam jakieś podstawowe surowce chyba, nie? To, co kładziemy naszego magicznego craftboxa. I powiem tak. Trzeba zrobić jakieś narzędzie. No to robimy najpierw narzędzie te. Idziemy ścinać drewno. Nie, czekaj, wait. Kifolem na drewno. O kurde, to nieźle. Dobra, mamy podstawowe surowce, jakie nam będą potrzebne. O kurde, ściemnia się, to za szybko jak dla mnie. Szybko, bierzemy nasz craftbox i musimy szybko ogarnąć jakąś miejscówkę na spanie, bo zaraz będzie ciemno. To kurwa koguty, mój najgorszy wróg. O Jezu, czekaj. Zapomniałem o mieczu. Kifolem go. Kurczaku! Kurczaku, wróć! Kurczak mi uciekł. Dobra, mamy lawę! Mamy lawę, po co nam lawa? Ja chcę, o kurde, jesteśmy naprawdę blisko. Bierzemy łopatę w dłoni, ja nie mam żadnego mieczu. Musimy zrobić jakąś lepiankę, szybko, szybko, szybko. Myk.
To niezła noc pierwsza. Bear Grylls sobie poradzi. Mamy światło, nie jesteśmy w dupie, znaczy jesteśmy, ale to już swoją drogą. Mamy światło, dobra, to teraz trzeba... Jest pochodnia! Jesteśmy otoczeni! Bez drewna, bez jedzenia. Sami zamarznięci. Węgiel. To jest to, czego nam potrzeba. Zabieramy swoje itemy. Nikt nie odkryje, że to byliśmy. Wow! I co? Cień. Czy tu jest bezpiecznie? Halo? Ja tylko po drewno. O chuj! Ale dzień jest! Tu nigdy nie jest bezpiecznie. Jak ładna góra, lecimy tam. Teraz mi nie ucierkniesz, ziomeczku. Jej! Mamy jeść! Mordownictwo. Jeszcze słyszałem żywe stworzenie. Cześć, uwolnię cię. Pomogę ci. To jest właśnie ten moment, kiedy się survivalowe zdolności objawiają. Pyk. O kurwa. O kurwa, X2. Jak ja tam wejdę? Ja nie dam rady? Za centaury. Nie oddam wam mojej góry. O! Jezu. Co ty robisz na mojej górze? Sio. I on mi górę chce zabrać, sio! Chmura mnie dyga w ogóle. Tak, to jest to miejsce. Tylko, że będę musiał tutaj gdzieś sztuczne jezioro do schodzenia szybkiego zrobić, ale to już swoją drogą, nie? Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś rzeki. Tak, tutaj się osiedlimy, jak nic. To będzie moje Taj Mahal. Tu będzie moja świątynia. Tu postawię dom. Dobra, czas jedzenie zrobić i ogólnie
powiem wam coś na takiej zasadzie, że tutaj zbuduję bazę częściowo operacyjną i powiecie, ale jak częściowo operacyjną? Tu zbuduję taki typowy domek Janusza do budowania, że będę musiał się gdzieś przespać, abym się spierdolił i bym nie znalazł tego miejsca. I tutaj ogarniemy sytuację. Okej, dobra, czas sobie coś w szamanko. Nie. Dobra. Ile mam drewna? Wszystko na deski. Musimy mieć jakiś domek, nawet 2x2, więc buduję większy, żeby ogarnąć mieszkanko. Nie wiem, jak w tych nowszych, czy jest jakaś podłoga, czy coś, bo nie grałem w takie sytuacje. Zrobiłem już błąd, ale też swoją drogą, to już zaraz ogarniemy. Muszę oszczędzać drewno, bo nie, raczej przed nocą nie zdążę pójść na dół, więc czekajcie, zrobię to tak. Okej. Tu położymy gdzieś craftboxa. Zbudujemy jakieś drzwi. O! Zarąbiście. I teraz tak, musimy, ziomeczki, zbudować domek. Trochę chyba będzie za duży. Okna nam na razie niepotrzebne, musimy się po prostu bronić. To będzie Januszowy dom budownictwa, więc musimy coś mieć. Potem będziemy musieli ogarnąć jakiś stały przychód jedzenia, bo niestety to jedzenie się kiedyś skończy. I tak, co my tutaj mamy? Póki mamy jeszcze drewno, muszę ogarnąć jeszcze to. I za resztę pobudujemy domek. I musimy zwinać manatki. Chujowo postawiony piec, wiem, ale tu bardziej chodzi o to, żeby mieć ciepło w domku. I to jest teraz najważniejsze. Oszczędzanie na zasobach XD. Niemalże idealnie. Dobra, jak to się mówi? Krytyczna sytuacja. O chuj. Wymaga krytycznych rozwiązań. Ale Januszowy dom uważam za zamknięty, przynajmniej tymczasowo. Jedzenia też mamy mniej więcej pod dostatkiem. Dobra, czyli mamy też porządek w ekwipunku. Jest już całkiem schludnie, bym powiedział. Tylko to mi nie to mi strasznie przeszkadza. O! Jest nasz malutki Januszowy domek. Widok też wygląda pięknie. Na pewno się tu rozbudujemy. Dobra, tam muszę powiększyć tą rzekę. To jest moja pierwsza misja dalsza. I zrobić stały dochód jedzenia, no bo niestety tego jedzenia mamy strasznie mało, a mówię tutaj o półautomatycznej farmie. Jak półautomatycznej? Dlatego, że po naciśnięciu dźwigni będzie zrzucać po prostu te wasze zboże, które się zasiało. I z tego będziecie mogli robić chlebek. Automatyczna sama zasiewa i tak dalej, ale do tego trzeba więcej, że tak to powiem, szczegółów. Więc jak ci się podobało, może zostawić łapkę w górę, może zostawić też subika. Czym więcej łapek, tym więcej odcinków. Pamiętajcie, pokazałem wam, jak przeżyć pierwszą noc, jak zrobić zalążek, bo już z takim domem jesteście naprawdę przetrwać wiele dni. I tylko jedynie musicie jakieś wyprawy, jeszcze jak pokażę wam tą farmę półautomatyczną, to będziecie praktycznie z tymi dwoma rzeczami mogli przeżyć nieskończoną ilość czasu. I mam nadzieję, że was to zadowoli.
ale wydaje mi się, że to by było na tyle, więc dziękuję za oglądanie i do widzenia w następnym odcinku.